Hola compañeros, mi nombre es Mateo y zapraszam do kolejnego siódmego już odcinka z naszej serii. Tutaj, prawda, Elder Trail Multiplayer 1 na 1 z coverą 5 na pana Upiora. Witam wszystkich, witam. No, witamy, witamy. Dobra, bierzemy posunki jeźdźca na pewno. Walk już tutaj żadnych nie ma, ale jest dalej jakiś skarb. Kolego, czy ty mógłbyś ten skarb tutaj ogarnąć od razu, skoro już tu jesteś? O. Czyli nie ma skarbów, nie ma walk. Okej, to możemy stąd spadać. No niech będzie, że tu. Tutaj sobie powalczymy, pozbieramy coś. Będzie fajnie. A ty, kolego, miałeś iść do stolicy po jakąś dodatkową jednostkę. I teraz tak. To na razie nie, bo chyba łucznik będzie teraz najszybciej. Ona jest w ostatniej formie, to nieważne. No on będzie najprędzej. Bo drugiego Gromira będę chciał mieć. Na pewno dopiero ten, co ma najmniej expa, będzie szedł w tego zielonego. Czyli do łucznika trzeba. No i trzeba podjąć decyzję w końcu, bo on tutaj magicznie bije z natury. Jakby to było fizycznie z natury, no to bym wolał chyba tego, ale że magicznie, no to chyba będę wolał posłańca jednak, Horsa. Tylko weźcie mi teraz niebieskie te, dajcie, nie, szafiry. No właśnie, może od tego zaczniemy. W zależności od tego, co mi się uda zebrać do tego momentu, to wtedy to zbuduję, to zrobię. Tu widzę, że szykuje się równie szybka tura u mnie, co u pana Skowrona. Także weźmiemy sobie jeszcze może magazyn. Trochę tych kamyczków się już nazbierało w międzyczasie. Tym bardziej, że już my w sumie mamy powykupywane prawie wszystkie budynki. Musimy tylko sprawdzić, co będziemy potrzebować. Będziemy potrzebować 4000 złota. 10 i 15 kamyczków. To nie jest źle, nie ma takiej tragedii. I może byśmy zaczęli sobie powolutku rozbudowywać garnizon w takim razie. Zawsze to tam jakieś dodatkowe jednostki defensywne w kopalniach. Ale może jeszcze sobie zerknijmy na... Może na budowle, które możemy jeszcze zbudować jako... ulepszenia wskrzeszeń. Możemy mieć albo moc, albo doświadczenie. Ewentualnie tutaj jeszcze kapitol. Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Może byśmy sobie powolutku ten garnizon ulepszali w takim razie. Dobra. Także szybka tura, panie Skowron. Dobra. Oglądamy, jak walczysz. To zacznijmy sobie od czegoś prostego. Na rozgrzewkę jakiś pajączek z liszem. Mgła rozkładu. A to już jest ta obszarowa w ogóle. Na cały rząd. Dobra, beam. Może wejdzie akurat to porażenie tamtego z tyłu? No weszło. A walnij sobie. No to teraz może to. Mhm.
A, w ogóle. Dobra, troszeczkę nieoptymalnie ten heal wszedł, z tego co widzę. Ale to miesza o to. Ty bierzesz 45 plus krwawienie, co? No tu już się skończyły karty, dobra, no co do miasta tam. Jakąś taką trudniejszą może walkę dzisiaj. Albo może ten obóz gnoli. Może coś coś interesującego z tej ruinki poleci. Niebieski ten. Kostur ducha, co? 3 czerwone kamienie, prawie pełny ekwipunek. Możemy sobie zrobić ten fioletowy. Płonąca magia, to nie bardzo już. Też wampiryzm magiczny. Też ma. A to może komuś coś? Moc, wampiryzm, obrzęd krwi, to akurat nie bardzo, ale... Piętnaście mocy dla bochcia. I wampiryzm bym miał, nie używając naszyjnika, chociaż naszyjnik musiałbym stąd wtedy zużyć, ale... Ale no to nie jest takie złe. Chyba, że jeszcze można by zrobić ten większy, ten kieł arcy wampira, on też jest fajny, szczęście daje. I kieł arcy wampira oczywiście byłoby u Gromira. A jeszcze tak, by the way, to bym chciał się nauczyć w razie czego tarczy ognia. I ona na tym Gromirze też by działała fajnie, a konkretniej nie tyle na Gromirze, co na tym ostatnim chyba, nie? On już ma tarczę błyskawic, więc jak on będzie miał tarczę błyskawic i tę tarczę ognia, no to też będzie miło i sympatycznie. Ale trzeba pomyśleć o jakimś krafcie, bo miejsca nie mamy. Można by zrobić sobie te zbroje niby. A mogę drugą tą? Szatę piromancji mógłbym, tylko że nie mam drugiego maga w armii, który mógłby skorzystać z inicjatywy. No i tyle z tego, nic więcej. No w sumie jakbym zrobił rubinowy pałasz... I z rubinowego pałaszu ten ametystowy, no... Bo mógłbym. No, nawet mam na to kamienie. Dobra, to akurat zrobię. Ostrze i pałasz. Myślę, że to nie będzie takie złe. W twoich rękach to nie będzie złe. Dalej myślę, czy nie zrobić sobie tego fioletowego. Już ten zielony wtedy mógłby w sumie do niej pójść. Tylko żeby zrobić fioletowy, to pewnie będę potrzebował jeszcze jeden niebieski kamyczek, nie? Dwa nawet. Hmm.
To może się na razie wstrzyma, może gdzieś się coś uda znaleźć. Niech on na razie ma to szczęście jeszcze. Ty miej tę moc. Właśnie, bo ty miałeś to. To u ciebie bardzo dobre w sumie. No dobra, niech tak będzie. Trochę się poluzowało tak czy siak. A, i tutaj są tylko te dwie walki i będzie koniec. Dobra, proszę bardzo. No dobrze, w takim razie my byśmy się przeszli... chyba na dół z powrotem. Tutaj mimo wszystko byśmy sobie trochę poskakali po kafelkach, także również szybka tura. Czyżby to wszystko? Chyba tak. Dobra. Może niezbyt ambitna tura. Przegrupowanie po prostu. Ja spróbuję sobie zrobić to. Trzech gnoli czarowników mamy do pokonania. Dobra, spróbujmy może zacząć od zaklęcia jakiegoś miłego. Niech będzie kamienna skóra z natury. Jest coś, przypływ, regeneracja, porażenie, dobra. Coś się podziało, czyli ten będzie mógł tego dobić, jakby co. Rozkwit tam niekoniecznie. Tego by trzeba bić. Dobrze. Krwawi. No już użyłem zaklęcia, więc nie zrobię noża w oko. No i tak by nie wystarczyło. Na sztylet w oko i tak by nie stykło. Ale może ten akurat z tej całej... z tego wyładowania akurat na nim wygeneruje. Jest szansa. No ty bij. Ty tego zabij. No niestety tutaj wygenerowało. Nic takiego groźnego. Pająk sobie uderzy, nic z tym nie zrobię. Niech sobie uderzy. Mam przypływ mocy. Z przypływem mocy nie wiem, czy przypadkiem te 90 nie wejdzie już. Nie mam pojęcia, czy 25 punktów mocy zwiększy to o 8 o obrażenia. No zobaczymy. Tak. No i ty bij. W tamtego wolałeś, tak? Dobra, uzdrowienie poprosimy. No, ukrycie weszło nawet. Proszę bardzo, 20% na to. I weszło. Dobra, dosyć easy. Akwamarynowy pierścień. To byłoby dobre u ciebie tak naprawdę, ale skuteczność i szczęścia jeszcze fajniejsze. No tutaj wolę moc. Ale może z tego akwamarynowego po prostu zrobię coś takiego na tyle przydatnego, że... ale nie, no to ten protekcji, tylko to jest taki podtanka typowo. Mógłbym rozłożyć. Jakbym rozłożył, to bym uzyskał akwamaryn. A akwamaryn z kolei do czego mógłby mi się przydać? Żeby zrobić taką czapkę lepszą podtanka na przykład. Kule wody ze znamią wody, ale ja tam z wody nie będę klepał. A, kieł arcywampira mógłbym zrobić. No i to jest kuszące. No bo jeszcze ten niby korci, no bo tego to nie zrobię, bo unika trzeba znaleźć recepturę. A sztylet rytualny odrobinę korci, bo 15 mocy daje, to dla bohatera
nie byłoby złe i wampiryzm by go tam leczyło, jakby z łapy bił. Ale ja wolałbym pewnie nie mi tak używać tego zaklęcia niż z łapy. Jak użyję zaklęcia, to jednak są jeszcze te jakieś tam szanse na regenerację, czy jakieś tam wzmocnienie, coś tego. A z łapy nie mam żadnych korzyści. No i plus straciłbym te kule mocy, nie? I ten stalowy ostrzał musiałbym komuś zabrać chyba. Ale kieł arcywampira nie jest złe. Czyli tak, no to mi nie jest bardzo potrzebne, więc to możemy wykorzystać. I niech będzie u tego pana. I ma teraz 15% wampiryzmu. I plus 6% do szczęścia, czyli w sumie 16% na kryta, to nie jest źle. Jakbym chciał z rubinowego pałaszu zrobić jeszcze ten akwamarynowy, to niebieski i fioletowy potrzebny kamyczek, tak? Szczęście zwiększa. A nie, to ten też zwiększał, tak? Już rubinowy. Nie. Tak. Nie, skuteczność to jest. Źle przeczytałem? Czy ja źle przeczytałem? Nie, tutaj... Tak, tutaj będzie szczęście dodatkowo. Dobra, no to super, no to... To będzie miał 21%, jeżeli się uda to pozyskać. Że on ma ten wampiryzm niby, ale nikt go nie klepie i nie może wykorzystać tego. Musiałbym się nimi chyba bronić ostro. Użyjmy tutaj regeneracji. Krycie znowu weszło, niesamowite. Weź go tam dziabnij porządnie. ...42 u bohatera. No, mogłem w sumie... O, właśnie. A nie, nie mogę. Znaczy, jego regeneracja leczy 18, on bije 25. No to nie opłaca mi się przyjmować tego. Szkoda. Szkoda. I tyle tutaj, tam. No trudno. No, dwa punkty ruchu pójdzie się zmarnować. U ciebie, panie kochany, wróż. Ile ty masz tej inicjatywy? 55. Ja bym chciał zrobić tutaj taki oddział. Szybki oddział. I on spróbuje... Może zabrać ci kopalnię, jeżeli nie zdążysz tam zaupgradeować za mocno właśnie, bo ty już chyba ten pierwszy upgrade zrobiłeś. Dodatkowo po jednym wojowniku i jednym magu, czyli już są cztery jednostki, bo bez tego jest dwóch wojowników, a z tym już jest trzech wojowników i mag. No to już pierwszy upgrade tego garnizonu jest tak naprawdę ciężki dla mnie do pokonania samym wojownikiem z trzema łucznikami. A jeżeli w kolejnych turach, zanim ja tam dobiegnę, jeszcze się dorobisz dalej tego strzelec i wsparcie, czyli już będzie 6 istot tutaj. Już nie tak. Będę miał szans. To już będą drugopoziomowi. A to nie wiem, jak z czym to się różni niby. Tam powinny być trzeciopoziomowi. W każdym razie to musi być po prostu źle napisane. Nie? W jednym. Czyli będą. Czyli i do trzeciego poziomu maksymalnie. Czyli na maksa zaupgradowany garnizon sprawia, że, na, że w kopalni jest 6 jednostek i wszyscy na trzecich poziomach. Tak może być, no. Chyba, że to się coś zepsuło tutaj, ale wydaje mi się, że to może być problem tylko w opisie, w sensie błąd. Tutaj z poziomu. Myślę, że to może być troszeczkę za mocne. Jest aż 6 istot, czyli nie ma żadnej szansy, żeby przejąć taki tartak po prostu jakimś pobocznym bohaterem.
tak, na pierwszym poziomie ulepszenia dochodzą dwie istoty, tak? No. Tutaj dochodzą dwie, tutaj kolejne dwie. Tutaj no można byłoby zrobić tak, poziom, że połowa tych tych istot jest na drugim poziomie i tutaj wszyscy są na drugim poziomie. Coś takiego można by było zrobić. Czyli, że bez upgrade'ów są dwie pierwszotierowe, z jednym upgrade'em są cztery pierwszotierowe, sześć pierwszotierowych, trzy pierwszotierowe, trzy drugotierowe i sześć drugotierowych. Na przykład. Myślę, że koszt tutaj pójścia w tego jest na tyle duży, że... Nie ma żadnych specjalnych kamyczków tutaj wymaganych, a trzeciotierowe jednostki, żeby je uzyskać, no to już tutaj nie jest to takie hop-siup tutaj, nie? Są te wyjątkowe kamienie potrzebne na trzeciotierowe jednostki. No, ale jako, że i tak ten garnizon wybudujemy w late game'ie, biorąc pod uwagę, że już nasz przeciwnik będzie miał piąte, myślę, że to niewiele zmienia, może tylko troszkę napsuć przeciwnikowi. No nie wiem, myślę, że jest to konieczne, żebym musiał, żebym musiał tam iść po prostu głównym bohaterem. Czyli mój plan wzięcia tych trzech łuczników tak naprawdę jest już w tym momencie useless, bo ja w tym momencie wątpię, czy ja dam radę ci pokonać trzech wojowników i jednego maga. No się pokonam, bo bohaterem będę się bronił i to porobię, tylko że to jest tak tanie, i jak ja tam pójdę i będzie tam jeszcze strzelec i wsparcie, to już nie będę miał szans. Nie będę już miał szans. Być może bohaterem pierwszopoziomowym już nie. No co, żem sobie poszedł. Popatrz z drugiej strony na to, że teraz masz tragarza, który może mieć wiele par butów. Ale ja nie mam dużo butów. Ale może nawet mi brakuje. I będzie. Nie, to była strata czasu i złota. Myślę, że mimo wszystko byłoby lepiej mieć tutaj mieszankę tragarzy, żeby jednak mogli różne rzeczy nosić. Jakiś naszyjnik, coś tego, zbrojka, no tak będzie lepiej. Dobra, lipa. W takim układzie on nic mi nie zrobi, nic mi w niczym nie pomoże. Jakbyś zostawił ten pierwszy poziom garnizonu, to bym się tam pokusił, żeby powalczyć z trzema wojownikami i łucznikiem, ale... Ale jak będzie zaraz drugi poziom garnizonu, to ja podziękuję. Nie, myślę, że będzie. Myślę, że będzie zaraz drugi poziom. Zwróć uwagę, że to jest za samo drewno i kamień, a ty masz tego całą masę. Więc możesz się tak naprawdę dokopać nawet i do wymaksowanego tego garnizonu. Znaczy tam ostatni upgrade, że można spotkać w kopalni trzeciotierowe jednostki, to jeszcze pół biedy, tylko ten ostatni upgrade powinien wymagać jeszcze tam, nie wiem, po 5 z każdego tego kryształu. 5 zielonych, 5 czerwonych i 5 niebieskich, myślę. Dobrze, jak na razie ja tutaj się powalczę. No, chyba cię rozłączyło. Tak. Dokładnie tak. Miałem tutaj problem z internetem. Przynajmniej mi wywaliło... halo, słychać mnie? Słychać. Okay, jesteś na Steamie? Tak, jestem na Steamie. Miałem po prostu problem... Jesteś na zaraz wracam. ...przez chwilę. Okej, już wchodzę. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. No, zobacz, czy jest ok. Tak, tylko że się boję, że teraz jak kliknę, to akurat mi pójdzie już czar. A nie, jednak nie, ok. Dobra, to nieważne. W takim razie zacznijmy. Najpierw będzie się ruszał. Jest ten na samym dole? Nie, ten na środku. Możemy tutaj uderzyć czarem, myślę. Korozja na sam dół poleciała. Tutaj z przebiciem. Jest ok.
Czy tego jeszcze będziemy w stanie zabić? Jeżeli bym fali uderzeniowej użył, to myślę, że tak. Myślę, że to wystarczy. Fala uderzeniowa i atak bohaterem, oczywiście. Tylko, że chyba bohaterem muszę uderzyć bezpośrednio. Ewentualnie użyć sztyleciku tutaj. I ściągnąć dwóch. Okej. Weźmy sobie środkowego. O proszę, anulowało coś. Zatrucie. Ten będzie na pewno bity, ten będzie bity, ten ma 20%, ten ma też mało odporności. Dobra, to niech będzie bity ten na dole, zaraz sobie go delikatnie wyleczymy. Uderzymy w drugą linię. Okej, okay, ale mimo wszystko tutaj znowu będę musiał poświęcić na to atak. Tutaj atak dwoma jednostkami powinien wystarczyć, czyli tutaj sobie wyleczymy. Uderzymy. Walkę zakończymy. Dobra, zdobyliśmy artefakt. Fajnie, można go wziąć. Teraz komu szczęście? Czy ty masz szczęście? Jakieś tam masz. Możesz mieć troszkę większe. I wtedy support dostanie tam odporności delikatnie. Tobie te odporności chyba się bardziej mimo wszystko przydadzą w tej pierwszej linii. Szkoda, że te buty mi nie siadają. Tutaj warto byłoby wziąć sobie mimo wszystko to źródełko. Oraz pierścień, tak? Jest to jeden z przedmiotów, którego aktualnie potrzebuję. Więc wartałoby go mieć. Okej, drzewa są na końcu, czyli myślę, że my jesteśmy w stanie je wyczyścić. Pytanie, czy to będzie rzucało regenerację? 225 zdrowa, to może rzucać regenerację, szczerze mówiąc. Dobra, uderzmy w tego na górze. Uderzmy w tego na górze, tam jest jakaś odporność. Szczerze mówiąc, to nawet nie mam pojęcia jaka. I teraz tak, ty masz atak 72, to 65. Czyli 70. To może ty uderz tego na dole. Nieskutecznie. Magiczne pociski. Proszę bardzo. Jeszcze z oślepieniem. No, ciekawe. Okej. Czy my ciebie tutaj zabijamy? Może tego zabijamy? Odporność na magię delikatna jest, ale jeżeli by tak spróbować sztyletu, zwiększając możliwość uderzenia. Aha, odporność na krwawienie. No dobra, to nieistotne. Czyli tak trochę to podzieliłem i ostatecznie nikogo nie zabiłem. No ładnie. Dobra. Trudno. Tutaj mimo oślepienia trafił skutecznie, ciekawe. Mam wrażenie, że oni się tu wszyscy tylko połaskotali. Trochę tak wyszło i faktycznie trochę tak to wygląda, okej. Okay. Dwie umiejętności do wzięcia i teraz tak. Co my chcemy? Bo planowałem iść w krwawą magię. W sumie tak to trzymałem i nie było nawet okazji się wyleczyć, więc kiepsko. Szczerze mówiąc, zobaczmy jak tutaj mamy... 24 mocy. Proszę bardzo, dość fajnie się tego nazbierało. Ale okej, okay, tutaj możemy sobie... Dalej nie mam pojęcia, w którą stronę się rozwijać. Czy może w zarazę? Może w pradawną wiedzę? Tutaj mamy tą modlitwę. Z jednostki zwiększono o 10% jego inicjatywy. Czyli teoretycznie moglibyśmy jeszcze próbować się do inicjatywy dokopać. Co by nie było też takie złe. A ile na życia? 165.
No dobra, oddam turę mimo wszystko, bo tutaj mam wszystko zrobione. Ewentualnie tutaj jeszcze podwyższyłbym poziom garnizonu dla bezpieczeństwa, No tak. żeby Skowrona nie kusiło, żeby tam iść przypadkiem. No, głównym bohaterem bym się chętnie teraz przeszedł po lepsze ekspy, ale no nie, no idziemy gdzie indziej. O! Szafir, jakiś prawdziwego zdarzenia i jakieś ciapciory. Na defach w sumie możecie to przyjąć. Ty wait. Ty def. No i niech on sobie tutaj skorzysta trochę z tego wampiryzmu. A zregeneruj go. Tylko, że z tego kamienia to chyba mogę zrobić tylko tę szatę z niewidzialnością, z tym ukryciem. Z tego co kojarzę, no właśnie, tylko i wyłącznie ukrycie. No uniki, no nikt nie skorzysta z uników, chyba że bohater. Tak naprawdę to można by się poważnie zastanowić, czy nie zrobić bohatera jednak z unikami zamiast szatą piromancji, to wtedy mógłbym się pozbyć u niego inicjatywy, gdzie indziej to dać. Byłoby miło w ogóle. Kiedyś w przyszłości, może w tej grze, o właśnie amulet czasu bym chciał. 15 inicjatywy, no brzmi soczyście. Nigdy w życiu też tego, takiego czegoś mi się nie udało skleić, a fajnie wyglądam. Wielka kryjówka wampirów. Czy ktoś tutaj ma miejsce na buciory? Masz ty miejsce na buciory. Mam już w sumie tych niebieskich kamieni. Mógłbym robić te. Mógłbym zrobić akwamarynowy. I z akwamarynowego, co tam mogłem zrobić? Lepszą czapkę, co? A, właśnie, ta kula natury też nie byłaby zła na bohaterze. Jakby on tak za oto ataku trzy takie znamienia natury wlepił bułę, byłoby spoczko. Tylko, że zielony kamień muszę zużyć, żeby zrobić akwamaryn, to wtedy tego i tak nie zrobię, tak? Ty mi tu jesteś potrzebny. Weź, wyzbieraj ten syf. Ty możesz wziąć te kierpce. Na ten szafir to ja pewnie będę chciał albo rozłożyć, albo po prostu oddać. No bo rozkładać na jeden odłamek szafiru to średnio. Ale trzy takie szafiry tutaj mogłyby mi się bardzo przydać, żeby jednak szybciej do tego się dostać. Albo do tego. A, jeszcze tutaj uczonego nie brałem. Szafirowy pierścień. A właśnie, z tego ametystowego, jakbym chciał coś fajniejszego. O właśnie, to potrzebne i o właśnie, to potrzebne. No i takie 12 do mocy byłoby fajne. To byłoby dobre dla łucznika.
No, może się tutaj coś sklei fajnego. Dobra, już nie będę przedłużał, bardzo proszę. Na spokojnie rób turę i komentuj, a ja idę sobie skorzystać z toalety. Nie ma problemu. Dobrze, w takim razie my się przejmiemy na jeszcze nieodkrytą lokację i proszę bardzo, jest tutaj kostur, oślepiające światło. Dobrze, że Skowron tego nie widzi, ponieważ to kostur idealny w sumie pod jego postacie, ale mimo wszystko obrona tego też jest bardzo mocna. Oczywiście zaczniemy sobie od walki o hełm. Brzmi interesująco, ewentualnie może o złoto. Ze względu i tylko dlatego, żeby zdobyć większy przyrost tego złota na turę i w sumie być jedną kopalnię od zwycięstwa. Tutaj mamy jeszcze artefakt do zdobycia. Ciekawe przedmioty się tutaj poukładały. Dobrze, zacznijmy sobie od... W takim razie od kopalni. Tutaj na strzał. Myślę, że tutaj już i tak będzie bardzo prosto. Przy okazji się wyleczymy. Okej. I moglibyśmy też coś zebrać. Mamy również kulę mocy. Czyli w końcu coś, aby zmienić... Aby zmienić nasz przedmiot mistyczny pył. Też całkiem okej. Okay. Tutaj chciałbym przeczytać o fali uderzeniowej. Zastanawiam się, czy ona narzuca... To jest jako zaklęcie, które zadaje obrażenia magiczne. Czyli to nie będzie narzucało efektów przy trafieniu, czyli to nie narzuca krwawienia na drugą jednostkę. No dobra. Czy my chcemy to przetasować? Ten hełm byśmy zdobyli, ale mimo wszystko i tak to zdobędziemy prędzej czy później. Tutaj możemy wziąć stałą premię. I mamy kapliczkę umiejętności. Też bardzo fajnie. Mamy zielone kamyczki. Aż 4, czyli również super. I mamy coś, co można nawet odrzucić i jeszcze na tym zarobić. Ewentualnie. Ale również dość ciężka walka. Jeszcze z moją własną rasą. Oni mogą mieć jakieś tam odporności na mrok. Chociaż ja w sumie mam tylko jednego gościa, który bije mrokiem. Jest to mój bohater. A tutaj to jest chyba drugi hełm. Czy to był tamten hełm? W sumie nie zwróciłem uwagi, czy to jest taka sama walka. A jak nie, to będziemy mieli dwa, co by się nawet fajnie złożyło, bo akurat ulepszone dwa byłyby również spoko. Ten pierścień jestem. Zdobyliśmy. Wartałoby go założyć. Myślę, że na bohatera. Wszystko, a tutaj damy zwykły pierścionek na razie. Że jest ok. Przejrzyjmy sobie może czary. Tarcza. Fala upału. Czerwone i zielone kryształki wymaga. Mamy jeszcze taki czar jak wskrzeszenie. Oczywiście on kosztuje aż 25 i jest aż za 3 wiedzy, ale pozwala wskrzesić jednostkę. Mamy telekinezę. Mamy kulę ognia. Ta telekineza w koszcie ma 2-2, kula ognia ma 2. Tutaj nie ma czaru większego. Tutaj mamy jeszcze uderzenie chłodu. Całkiem okej. Okay. Zaklęcie, jednak nie będziemy chcieli chyba jeszcze tutaj tracić za bardzo punktów. I oddamy Skowronowi mimo wszystko turę, skoro wrócił. Tak jest.
Dobra. Losowa stała bohateria dla bohatera. Uniki, no, to mi się na pewno bardzo przyda. No. Mi się śmiał, jakby akurat te 2% zatrybiło w kluczowym momencie. Szczęście i 3 do uników. Czyżby sugestia, żeby w nienem maksować uniki? Bo na szczęście to ja nie liczę. Nie przyda mi się. Dla defensywy mogę zrobić. 5% już, panie. Uważaj. O. Latawcowa tarczka. A ja mogłem chyba w ogóle skleić coś fajnego z tego, nie? Tam z tego, bękarcia. Ale obrażenia fizyczne magiczne się zmniejszą wtedy, jak wykorzystam rubinowy pałasz do tego. A szkoda, że pałasz do tego potrzebna, nie ostrze. Cięcie dochodzi. Tylko, że... Nie, ci z ekstalacją mocy tam... Nie mają już tego cięcia, nie? No oni... Nie ekstalacja, tylko egzaltacja. Cały czas to źle wymawiam. Ten ma tylko cięcie. On miał, czyli wytracił, tak? Oni wytracają tę umiejętność. Pięć czerwonych chcecie ode mnie za to. Ojejku. Życie, obrona fizyczna, skuteczność będzie zerowa, szarża jakaś. Nie wydaje się być to aż takie mocne, żeby zużywać taką fajną tarczę i taki rubinowy pałasz w ogóle, żeby jeden taki przedmiot zrobić. Obrona fizyczna ta sama, życie to same. Skuteczność się tam powiedzmy o 5 zwiększy. Szarża zostaje, cięcie dochodzi. Tracimy tak naprawdę... A, bo tutaj skuteczność tak czy siak jest od miecza, no to fajnie. No to ostatecznie jesteśmy tylko na minusie tak naprawdę. W sensie dwa te przedmioty dadzą więcej niż to, ale to byłoby warto mieć, gdybyśmy mieli jeszcze jeden taki, na przykład rubinowy pałasz, no co wtedy wiadomo, ale ogólnie takie średnie. Znaczy na pewno tę tarczę latawcową bym chciał sobie wziąć, bo ktoś mógłby skorzystać, nie? Jakby się udało trzecie stalowe ostrze jeszcze znaleźć, no to może jednak to rozpłatanie komuś coś tego. Zobaczymy. To są ci z przebiciem, to... Dobrze, stoicie. No i co? Tarcza na jednego z tych dwóch niech pójdzie. Fizyczna obrona 25%. Ładnie. Tylko przydałoby się, żeby ten poboczny się tutaj zagadał sobie z tym. Kamień mi na razie niepotrzebny, ten... A ja mam już w ogóle te miecze przecież, 3. Czyli mógłbym zrobić to rozpłatanie jednak. Tylko czy ja chcę? To rozpłatam, to ten sieczeniec tak naprawdę jest tylko fajny, bo on ma naprawdę te obrażenia solidne, ale też plus 6 do obrażeń jakoś tak
Zawsze mi się wydawał ten rubinowy pałasz fajniejszy przez to, że daje 10 do obrażeń, a nie jakieś tam 6. A to rozpłatanie 10% to jest takie suche. Nawet jakbyśmy zadawali tam 100 obrażeń, to te dziesiątki na boki to jakieś takie mierne się wydaje. Znaczy fajne na istocie, która sama z siebie już ma rozpłatanie, to wtedy się to dodaje i fajnie wtedy działa. Zdecydowanie tak. A jeżeli będę miał, powiedz mi, tego pana, który ma przebicie, i jeżeli ta tylna jednostka otrzyma połowę tych obrażeń, to te tylne tam po bokach też od rozpłatania dostaną po mordzie? Nie. Przebicie, tak jakby to jest rodzaj ataku, a ten rodzaj ataku się nie zmienia. To znaczy, on nie bierze pod uwagę rozpłatania w drugiej linii. No, rozumiem. To jest jakby efekt stały. Który tak jakby zmienia cel ataku, nie? Można powiedzieć. I wtedy... Priorytetem jest i tak chyba wtedy przebicie, ale po prostu rozpłatanie nie będzie działało. A w ogóle jaki jest tydzień teraz? To były lepsze ceny, ale chyba nie tutaj wymian. Tylko... Chyba lepsze albo gorsze ceny u kupców tam w terenie, nie? Tak, tam chyba było 25% gorzej, mi się wydaje, ale mogę się mylić. Dobra, w ogóle przez przypadek wyszedłem chyba z tego tradowania, ale to nieważne. No odpoczynek i tutaj nic więcej nie skleję. No szkoda, kurczę, tak jakoś tak... Kolejna tura to będzie już ostatnia tura z moją stajnią, abym chciał jeszcze tamten zamek szybko w miarę przejąć, a to są jeszcze takie fajne rzeczy do porobienia. Przydatne. No trudno, proszę bardzo. Wiesz, że właśnie kapliszka umiejętności jest między innymi na tym kafelku, do którego ja tam chcę też się dostać. Tak jest. Dokładnie tak. A sobie wezmę ją... tym bohaterem w sumie. Zawsze będzie mógł ją przetasować później. Pytanie, czy ja chcę ją brać, bo dalej nie zdecydowałem, w co iść tym. Po prostu wezmę na przyszłość, będzie więcej tego. I mimo wszystko bym chyba zawalczył w tej turze, chociaż te walki nie są takie kolorowe, niestety. Byśmy sobie skarb przejęli. I tutaj mamy kostur. Kostur, który by działał... No to byłoby fajne dla mojej tej wiły. Dokładnie tak. Mogą być problemy. To może być ciężka walka. Znowu. Więc przydałoby się tak naprawdę, zanim bym tutaj chyba rozpoczął te walki, wykopać... przydałoby się w takim razie chyba wykopać mimo wszystko... zamek. Mi się coś widzi. Także będziemy chyba próbowali najpierw dokopać się do zamku, żeby mieć później możliwość w razie czego się po prostu wyleczyć. No i tutaj byśmy sobie, myślę, kupili już ostatni budynek jednostki. Dobra. No to tak, na pewno przebicie się na kolejne pole, no to jest podstawa, muszę to zrobić. To jest ten czwartotierowy, nie piątotierowy, więc nie powinno być strasznie. To jest ta moja trzeciotierowa. A ten będzie na końcu, czyli on dostanie w ciry. No to regenerację możesz już mieć. No, super. Na naturę 20% powiadasz? A jeszcze nie używałem tutaj tych rzeczy.
To styl dwoko. No serio. Jeszcze musiała połaskotać, no. No łucznik niedługo będzie chciał ewoluować. I co ja biedny zrobię? No mogę już przejść niby, ale no nie, no trzeba te walki tu zrobić, jak już tu stoję. No, mogę się do ciebie tepać. To są ci czwartotierowi, Sfarogniewy. No weźmy sobie to, bo może będzie tam coś jeszcze fajniejszego w nagrodę. Bijecie orężem, więc zaczniemy sobie... kamienną skórą. Regeneracja na kogoś, kto ma full HP. Nie, on chyba nie ma full. Mu chyba 5 brakuje. Na kogoś, kto ma najwięcej HP. Może za wyjątkiem samej Wiły. Nie, no ja przecież ich pozabijam, zanim złożą jaja. Nie wiem, po co tam kamienna skóra mi była. Strata many. No jest czapka. Ja bym chciał same hełmy chyżości mieć na wszystkich tak naprawdę, żeby tę inicjatywę mieć taką największą, jaką się da. A, i mamy ten szafirowy pierścień. W związku z tym można było tam kleić chyba to, nie, tak, to, tylko że... Czy ja mogę ten odłamek zrobić? Mogę. Ale czy ja chcę marnować znowuż ten szmaragd? Znaczy szafir, nie szmaragd. Średnio. Znaczy, no to ja chyba podejmę tę decyzję od razu, żeby o tym nie myśleć. Ja potrzebuję tego tak czy siak i to bardzo. Się zastanawiam, bo poszedłem tymi wojownikami tutaj w tego Gromira. Nie wiem, czy tą dwójką tak naprawdę nie pójść już w tego zielonego z naturą. Obaj by mieli przebicie, obaj by mieli inicjatywę. To jest godne rozważenia tak naprawdę, bo ty tam będziesz miał jednego jaszczura maga z tym całym, z tą falą, co będzie miał 55 inicjatywy, a ci moi zieloni mieliby 57 inicjatywy z tymi hełmami i z przebiciami obaj są, z przebiciem. Więc mogliby te 70, powiedzmy, dodatkowych obrażeń w tylną linię pierdyknąć. Łucznikiem mógłbym tam coś zdjąć, bohaterem może też, no coś tam można pomyśleć. Ja u ciebie się boję najbardziej chyba tej tylnej linii właśnie i tych trucizn, bo ta przednia jakoś pójdzie chyba. Te jaszczurki. Ale jakbym się właśnie pozbył tego, no bohatera twojego przede wszystkim, bo on tam może za dużo robić. Można by się też tego skorpiona, bo tego twojego supporta się jakoś bardzo nie obawiam też szczerze. Chociaż on może też te wodę, te korozje tam nałożyć i później te twoje jaszczury jak biją, no to ci, którzy mają korozję, też otrzymują obrażenia. To też nie jest za dobre. No w ogóle właśnie, no do tego to już by trzeba to zbudować i to w trybie nało i muszę podjąć decyzję, no. Stać mnie na jedno i drugie w tym momencie.
Myślę, że jednak tego bym wolał. Dwa strzały, jakby jeden miał chybić albo być nieskuteczny czy coś, no to zawsze tam jakoś lepiej można byłoby to dorobić. Zabójcza seria. No, dużo bardziej by mi się przydała ta inna umiejętność, taka, że jak się zabije, to chyba inicjatywa rośnie o 100 czy coś takiego. Jakbym zabił, no to w kolejnej turze na pewno będzie pierwszy i prawdopodobnie zabiłby znowu. A, on jest w ogóle wojownikiem i strzelcem. To nie wiedziałem. A czemu? Ten też dostał wojownika. Jaki był plan? Nie wiem, czy mogę go jeszcze zdradzać, w związku z czym jeszcze się wstrzymam bez odpowiedzi. Jeżeli będzie chciał Tobi, to może napiszę w komentarzu pod filmem. Możliwe, że Skowyt w perkach ma tam tego skilla, że może stać z przodu i nie traci skuteczności, ale nie wiem. W ogóle ten mu obrażenia widzę, że znerfiliście, bo on też 50 bił, jego potrójny strzał bił wtedy 40 razy 3. Także Zmierzch dostał nerfa. Dobra. Chociaż no, szkoda mi tych niebieskich, tak naprawdę mógłbym pójść w niego tylko i wyłącznie po to, żeby się bardziej przybliżyć do tego. Albo raczej inaczej, żeby się nie oddalać, bo mnie to tam wcale nie przybliży, po prostu się nie oddalę. I precyzyjne też fajne. Właśnie pomija uniki przeciwników. Może właśnie w precyzję, żeby tam jakieś uniki zasrane nie zatrybiły. Trucizna też byłaby spoko. Kurde, no. Magiczne. Ale może ukrycie wykastować tam. A i potężny strzał u niego fajny też był, pamiętam. No to też było fajne. Dobra, pójdę w niego tylko dlatego, żeby nie mieć problemów z tymi szafirami. Jednak. Buciory. Drugie takie. Już tam nie przejdę i tak w tej turze i tak. Weźmy sobie to. Załatwmy tego. W ogóle weźmy tutaj może tarczę po prostu. Ten bije 130 bez żadnego szczęścia. A i nie weszła to... Okej. Ten many nie ma w ogóle. Ach nie, zaciekłość. Straciłem jednostkę. Jasna dupę, kto by się spodziewał. Taka walka trywialna się wydaje. Zawsze jak walczyłem z trollem, to zawsze jakoś tak bardzo tankowo i ostrożnie do tego podchodziłem, bo zawsze jak walczyłem z trollem pierwszy raz, to miałem dużo słabszą armię. Jakieś takie defy, kamienne skóry, coś tego. I w efekcie on nie dość, że na defie z kamienną skórą jednostkę uderzał, to jeszcze nieskuteczny atak i ten troll zawsze jakieś takie żałosne obrażenia robił. Pamiętam. Bardzo żałuję, że tego nie widzę, bo mnie wyrzuciło akurat z remote playa. Tak, ale nie słyszałem. Ale miło słyszeć, że ktoś ci zginął. No, zginął. No, nieskuteczny atak. No dobra, trudno, więcej expa dla innych. No i lipa. Znaczy, możliwe, że jeszcze to odratuje.
No, będę mógł to wyratować, tylko będę musiał. Bo da się, będę mógł wskrzeszenie sobie zrobić. Nie widzisz, tak, co się dzieje? Musimy się połączyć znowu. Tak, tak, dokładnie tak. Nie, już odcinek trwa godzin. Co? Kiedy to zleciało? Dobra, to już skończymy w takim układzie, już nie będę nawet zmieniał tury. Zapiszę po prostu, jak nie mam ruchu. Także, drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się materiał podobał. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków tej oraz innych serii na tym kanale. Ja byłem Skowron Piąty i ze mną był Pan Upiór. Byłem Upiór, dziękuję za uwagę również i do zobaczenia i usłyszenia. Pozdrawiamy i polecamy. Na razie.